Siema, jestem Bizoneja, to jest Wiedźmin 1. Jestem na wyspie Rybitw, ponieważ wykonuję zadanie. Jestem człowiekiem Dryady Najady, dokładnie tak. No i zlecenie wykonuję pewną misję. A mianowicie została okradziona z naszyjnika, który dostała od pani Jeziora, a ukradł jej ten naszyjnik Zephyr Utopiec? Nie mam pojęcia, chyba takie ma na imię. No i żeby go wykurzyć z wody, żebym mógł go załatwić i wziąć od niego ten naszyjnik, muszę załatwić grupę utopców. Jedna grupa była koło króla rybaków, druga na wyspie Rybitw, więc mogę stąd spadać. A trzecia, z tego co... Boże, myślałem, że to tutaj podchodzi. A trzecia znajduje się nad rzeką, proszę bardzo. Pozbyłem się utopców na brzegu jeziora i na wyspie Rybitw. Jestem coraz bliżej odzyskania skradzionego naszyjnika. Proszę bardzo, jestem takim geniuszem zbrodni. Ale zanim stąd wyjdę, chciałbym rozwalić wywerny, ponieważ wiem, że w czwartym rozdziale jest zlecenie na jaja wywern, więc skoro już tu jestem, to mógłbym je pozałatwiać i potem dopiero wyjść i kontynuować zadanie dla pani Dryady, która obiecała mi bardzo fajną nagrodę. W sensie nic tak naprawdę nie obiecała mi w żadnym wypadku. A żeby sobie ułatwić walkę z tymi wywernami, dałem sobie olej na ornitologów, w sensie ornitoreptyle. Dzięki temu powinienem zadawać tym draniom o wiele więcej obrażeń. Zobaczymy, czy to faktycznie mi wyjdzie, czy nie. Także ho! Za Polskę! Co? Wow! Ratowałem. Jak w Gotiku? Chodź tutaj. Chlas! Zapraszam. Podejdź tutaj, zrobię ci zdjęcie. Chlas! Ała! Chlas! Czemu ci nie trafiłem? Podpaliłem ją! Woohoo! Tylko teraz fajnie by było ją trafić, uwaga! Za ile hitów ją załatwię? Hua! Bam! A nowy poziom, proszę bardzo. Niemały exp jest za nie, więc warto... O kurde, leci następna! Więc warto je rozwalić i przy okazji może wyrzucą z siebie jajca. Chodź, maleńka, co ty się tutaj bawisz? Bum, ponownie! O, podpaliłem ją elegancko, dawaj! Płoń za grzechy! Święty ogień, wieczny ogień cię namaści. Chyba mi odwaliło już od tego. Myślałem, że to tylko gra, ale nie. Stałem się prawdziwym wyznawcą wiecznego ognia. Wieczny ogień nie poprowadzi, ty plugawa istoto, o ile cię trafię, okej? Klas! Ach, ten olej na ornitologów jest zarąbisty. W sensie ornitoreptylów, nie? Dobra, co mogę tutaj sobie wziąć? Czy masz jajo? O, jajo, Kinder niespodzianka, proszę bardzo. Chlas! Podpaliłem cię, ale obrażenia zadaje to podpalenie? Woohoo! Chlas! Uwaga, nie dostanę na ekspach, patrz, 400, coś takiego. Ból wlazł! O tak! A, zły atak, sorry. Silnym atakiem się szybciej je wykańcza, nie szybkim. Trzeba o tym pamiętać. Czasem się zapomina. Geralt ma amnezję, to wszystko... O, 445, o mój Boże. Chyba... O kurde, myślałem, że nie żyjesz. W sensie, nic nie mówiłem. Chodź, koleżanko, chodź. Co ten ryj do góry trzymasz, co? Walcz! O tak, szybki atak na ciebie działa jak płachta na byka. Ła! O, bijesz wyznawcę wiecznego ognia? Jak ci zaraz przyfasoluję? Do re mi fasola. Chodź, koleżanko, chodź. Jedna tylko, jedna. Ha, daj proszę bardzo. Muszę uważać, żeby mnie nie zatruła, nie? To jest bardzo istotne, bo jak mnie zatruje, to jestem lekko w dupie. Ale to tak lekko, okej? Okay? To jeszcze nie jest tak całkowicie, więc trzeba się tego trzymać. A wy koleżanki? O, widzę, jakieś ciało tutaj jest. Ciało Chrystu, w sensie ciało wiecznego ognia. A! Zostaw mnie, jestem taki bezbronny. Żartowałem! Chodź, zawalczmy w świetle księżyca. Ale w ogóle ten księżyc wygląda epicko. Fajnie, co? Jak zginiesz, to powiedz innym wywernom w niebiosach wiwerskich, albo w piekle, bo raczej do piekła trafisz, że Geralt tu był. Albo napiszę na skalę, albo na jakimś drzewie, że Geralt tu był. Patriota, chociaż... A nie, to nie on, to akurat był ten drugi. Dawaj, chodź, wiwerno, myślisz, że jak jesteś w wodzie, to sobie możesz? Nic ci nie pomoże w walce ze mną. Wow, holy Jesus, ja tam widzę te... Jakąś świątynię? Wow, ona jest pod wodą. Holy Jesus. Dobra, co ten gościu ma? Krasnoludzki topór Skarbon. Skarbon? Czy to jest nawiązanie do Assassin's Creed? A Boże, do Need for Speed? No, tak podobnie to brzmi nawet. Obrażenia 7.15, dala, biorę tam. Z tego sztyletu nie korzystam, więc mogę wziąć topór.
Oj, ciekawie będzie nim walczyć. Chociaż nie za bardzo przepadam za tymi pobocznymi brońmi. Wolę jednak te, które są przypisane do Wiedźmina. Czyli srebrny miecz, stalowy miecz, a nie jakieś kurde toporki, nie? Chociaż fajnie by było, gdyby można było jakieś w jakiś sposób, nie wiem, ulepszyć, żeby można było właśnie walczyć takimi toporkami, mimo że jestem Wiedźminem. To by było dosyć interesujące. Dam radę przejść? O, dam radę przejść. Co to jest za miejsce? He? Czyżby to była świątynia Ołtarz Dagona? Zobaczmy, co tutaj się kryje. O, Dagon to czasem było, była jakaś postać w The Elder Scrolls? Mogę nurkować? Nie za bardzo. Ale jaja, ale to wygląda epicko. Jak coś się znajduje pod wodą, to to jest zawsze epickie, naprawdę. Nie żartuję. Mogę coś tutaj wrzucić? Nie za bardzo, co to jest? Kamień mocy. O, proszę bardzo, takie artefakty tylko w mojej kieszeni. A ty co tutaj robisz? Chodź, chodź, maleńka. Zgubiłaś się? To pokażę ci, gdzie jest twoje miejsce. Dawaj jajo, wyskakuj z Kinder Niespodzianki. Dawaj, gleba mówię, gleba. Chlas, i jeszcze jeden, i jeszcze raz. Chlas, chlas, chlas. Czekałem na ten moment, aż zatrzymałem grę z tej ekscytacji. Tam widziałem chyba coś ciekawego. Weź ten miecz do ręki, będziesz szybciej z nim biegał. Jaki ma to sens? Z mieczem szybciej, bez miecza wolniej. Ale okej, okay. Mam taką skrzynię w ogóle. O, flaszka, to się należy. Dawaj, cyk, aha. A to? A, stakuje się. Kurde, ale szkoda jednak, żeby się zmarnowało tamto, no. No dobra, spadam stąd. Chyba wszystko już tutaj porozwalałem, co mogłem. Nie ma tu więcej wywerny, więc idę stąd. Proszę bardzo, a ktoś tu chyba nie umie umrzeć, tak raz na zawsze. Chodź tu, wiwerno, cyk. Małpo, pomóż mi! Dawaj, styl małpy! Nie, nieważne. Chciałem było dawać małpę, ale wyszło jak zawsze. Uciekaj, małpo, tu nie jest bezpiecznie. Chociaż w sumie jak ja tutaj jestem, to jakby troszeczkę jest. Pani jeziora tam jest. Piękna, zobaczymy się jeszcze kiedyś. Albo i nie. O, proszę państwa, mamy tutaj bazyliszków. O, no to idziemy, przywitam się. dzień dobry, cześć i czołem. Pewnie pytasz, zaraz ci kurde przy fasole. Oj, 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 mamy gościa. Jeszcze chyba z nim nie walczyłem, nie powinienem mu chyba patrzeć w oczy. A tutaj cię mam, bo ci patrzę. Boom. No i co, poraziłeś mnie swoim intelektem? Ja porażam innych. Moim. Który nie istnieje, okej? Okay? Który po prostu nie istnieje. Szybko padają. Chociaż troszeczkę mi HP uczknął, dran jeden. Dobra. O kurde, o ja pierdolę, ile ich tam jest? Oni zionią ogniem? Halo? Pojedynczo? O, dobra, jeden biegnie. Dobra, jakby tak więcej biegło, to miałbym przerąbane. Chodź, chodź, Marcki, chodź, chodź. Coś ci powiem, chodź. Owe Maria. O tak. Dawaj, laj go, bo cię on zaraz zleje. I to nawet nie moczem, a po prostu śmiertelnym atakiem ostatecznym. Dlatego ja muszę mu pierwszy zadać ten atak. Ej, czemu go nie załatwiłem? Halo, mam te całe na ornitologię. W sensie, na ornitoreptyle mam te. Chodź, chodź, chodź. Jeden, o kurde, dwa. O Boże, skąd tu się wziął? Przecież, what? O mój Boże, się straszyłem. Gościu się z dupy tutaj pojawił. Chodź, 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 chodź. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Skąd on się tutaj wziął? O mój Boże, chyba zostałem... Ej, bo zginę, płoń. Uwaga, na. Bam, jeszcze mnie zatruł. Ty, łysa pało. Zginiesz marnie. Chlas. I dodam jeszcze to. I oczywiście nie trafiłem w odpowiednim czasie. W kliknięcie. Dobra, jestem ledwo żywy, ale może mi się uda. Chodź tutaj ty, za skrońcu. Boom, bazyliszku, zadychę. Dawaj, lej go. Pokaż mu, Geralt, pokaż mu. Ała, ała, zostaw, zostaw. Ej, panie. Co pan? Czemu cię nie mogę trafić, ty draniu jeden? Bazyliszku, czas szczeznąć. Okej, okay, dobra. Dobrze, że sobie wziąłem te... Jest tu jeszcze jeden? Skąd ten... Tutaj były trzy, a nagle mi się pojawił obok mnie jeden? Kogoś porąbało, a później wyzbieram te kuroliszki, bazyliszki. O, proszę bardzo, mam jakąś runę. Runa księżyca. Wzrost wrażliwości przeciwnika na srebro plus 10. Plus. O, proszę bardzo, do Quena chyba, jeśli dobrze kojarzę. Błogosławieństwo wody. Co? Natężenie znaku akcji. Aha, dobra, nie trafiłem w ogóle. Taki jestem wiedźmin właśnie. Piołunówka. O, nie mam miejsca, no. Muszę zostawić ten alkohol.
Co wy tu macie, koledzy? Pokażcie mi, he? Coś nowego, nie? Bo pierwszy raz was widzę. Skóra bazyliszka. O, skóra bazyliszka. Coś przecież to będzie potrzebne. Wywalę żoninę łzy. Nie będę mógł się szybko doprowadzić do stanu używalności po alkoholu, no ale coś poradzić. Dobra, ile mam tych skór? Bum. Cztery sztuki. Nie wiem, ile potrzebuję, ale chyba będę musiał do jakiegoś zlecenia to ogarnąć. No właśnie, trzeba być o tym pamiętać. Także odpalamy łódkę, dawaj, dawaj, gdzie tu jest ten silnik? Trzeba go chyba naprawić, bo coś tam słyszałem... Aha, tak, wiosło, no dobra, zapomniałem, że to nie są te czasy. Dobra, czyli ogólnie mam iść gdzieś, przejście do wioski? Jaskinia elfów? Chata króla rybaka? Wow, dobra, dobra, spokojnie, dobra, to ja tam na razie nie pójdę. Chata króla rybaka mnie nie interesuje. Jaskinia elfów, to jest interesujące. Gdzie ona się znajduje? Ja chyba widziałem jakiegoś elfa, który tutaj był obok tej poprzedniej, znaczy pierwszej grupy. Nie, tutaj były dwie grupy elf, boże, tych utopców. Tam była na wyspie trzecia i tu będzie gdzieś czwarta nad rzeką, znaczy tu, w tym miejscu. Jak przejdę przez wioskę, bo to chyba tam jest to przejście, tam gdzie mam iść. Tam jest elf. No tak, wiedziałem, że gdzieś mi ta strzała śmirnęła przed nosem. Witam. Odejdź, Duan. A jak nie odejdę, to co? Ło, wilk, ale jaja. Dobra. Patrzę na ciebie i zastanawiam się, dlaczego to nas nazywają wyrzutkami? Nie wiem, bo macie szpiczaste uszy. Nie mam pojęcia. Ile tu jest wilków w ogóle? Ale wilki mi są do niczego niepotrzebne. Dobra, wbijamy do jaskini. Zobaczmy, co tam się kryje. Jaskinia elfów. Proszę bardzo, jakie piękne schronienie. Cześć, elfie. Wracam w góry Sinę. Dobrze, że nie... Kiedy że to nie... się skończy? W jaja się Sina. Nie było, nic nie mówiłem. Okej. Okay. Ktoś tu jest ciekawy? Toruwiel, okej. Okay. Ciredan. Tam coś jest ciekawego. Dobrze, to nie jaja. Mam flashbacki z Wietnamu, jak walczyłem z tą królową i ona wszędzie miała te jaja paskudne. To jest nawet bezpiecznie, powiem szczerze. Nie Temeria, lokacja. To w sumie nic ciekawego nie ma. Tam widzę dwie osoby, które mają imiona. To jest interesujące dla mnie. Po pierwsze pogadam z Toruwiel. Hej, maleńka. Chyba to ona jest, to jest ona, nie? Witaj, Geralt. Witaj, elfko. Nie pamiętasz mnie? Wiele czasu upłynęło od naszego spotkania na krańcu świata. Straciłem pamięć. Nieważne. Mam na imię Toruwiel. Cieszę się z tego spotkania. Ja też. W jakim celu przybyłeś? Mógłbym ci w czymś pomóc? Mógłbym ci w czymś pomóc? Tak, mógłbyś. Jak widzisz, jesteśmy ranni i głodujemy. Rozmowy z wieśniakami nie poszły najlepiej, ale zrozum. Godność to wszystko, co nam zostało. Bardzo wzruszające. W porządku, powiedz, co mam zrobić. W porządku. Powiedz, co mam zrobić. Może mógłbyś kupić nam trochę świeżego chleba? Dam ci oczywiście pieniądze. To 20 orenów. Powinno wystarczyć na 5 bochenków. Wrócę niebawem. No i elegancko, ale zanim pójdziesz tam, chciałbym tego, muszę znaleźć piekarza lub innego kupca. Spoko, spoko. Męczy mnie ta bezczynność. No to zacznij robić pompki. Maleńka, chciałbym jeszcze dokończyć tam, co, tak? O czym mogliśmy pogadać. Ile bochenków... Nie, wspominałaś, że się spotykaliśmy. Wspomniałaś, że się spotkaliśmy. W Dol Blatana, Dolinie Kwiatów. To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Podarowałam Jaskrowi lutnię. Używa jej do tej pory. Spotkanie z tobą zmieniło mnie. Kiedyś nienawidziłam ludzi. Wszystkich bez wyjątku. Twoje słowa zasiały ziarno niepewności. Później na wojnie cała ta nienawiść, zabijanie. Zrozumiałam, że nie tędy droga. Cieszę się. Ja też, Wiedźminie. Ja też. I te miecze, które im się tam gibają w tle. Dobra, bywaj. Jeszcze tu mam kolegę, z którym mogę pogadać. Zapisujemy grę. Bo chyba z nim mam coś ciekawego do roboty. Ciredan? Geralt? Nawet się nie zdziwiłem na twój widok. To ja, Heredan. Nie poznajesz? Heredan? No tak, w sumie nie musisz pamiętać. Byłeś zajęty czymś innym. Dużo czasu minęło. Racja, Geralt. I widzisz, co mi z tego przyszło? Gówno, nie asymilacja. Starasz się, płacisz podatki, a potem jeden pogrom, drugi, palą ci karczmy i trzeba uciekać. Żyjemy w ciężkich czasach. Dobrze cię widzieć. I ten miecz z tyłu. Co tu robisz? Co tu robisz? To co reszta.
Jem korzonki i marzę o swoim miejscu na ziemi. Może zajmij się czymś mniej ryzykownym niż partyzantka. Ten etap mam już za sobą. Ludzie mi nie pozwolili żyć według mojego wyboru. To czas pogardy. Zostało tylko czekać na następne nieszczęście. A no w sumie. Mogę ci jakoś pomóc? Mogę ci jakoś pomóc? Nie chcę jałmużny. Pojmuję. A może zagralibyśmy w kości? W sumie czemu nie? Nie mam nic do stracenia. No, a kasa? Jedziemy. 110, proszę bardzo. Bogacz i filantrop. Mogę zagrać z Shishirem Dachem. Dachem. Nieważne, czas go rozpikolić. Rozpikolić, albo inaczej. Zależy, czy lubi Piccolo, czy jednak zwykłego szampana. Dobra, mam dwie pary. Jedną parę. To fajnie. Po pierwsze to, po drugie to. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawać mi szóstki same, uwaga. Decyduję ja, że szóstki. Nie, nic. Czyli przegrałem. Bo gości ma o wiele lepszą parę. Ach, gro, nie rozpieszczaj mnie. Jestem taki świetny w tym nieszczęściu. Dobra, rzucaj kośćmi. Nie mogę na to patrzeć. Muszę to wygrać. Jakieś dobre kości? O, dwie szóstki, proszę bardzo, proszę bardzo. Nie chcę nic mówić, ale jest szansa, że tego nie spierdzielę. Możliwe, możliwe. Uwaga, proszę bardzo. Weźmy jakieś kości i nimi rzućmy tak, żeby gościu się wywalił z tego kamienia, na którym siedzimy i gramy. Co się dzieje? A, szóstka, szóstka. A! That's hard. I dwie, i ten. I para jedynek. Oh yeah, czyli mam zarąbiste te kości. Bang. Jeszcze jedna runda, stary, i cię kurde nie ma, rozumiesz to? Nie ma cię. Twoje uszy już nie będą szpiczaste. W sensie, nie zmieniam do tego, że masz szpiczaste uszy, to był taki żart, okej? Okay? Taki żart. Dobra? Okej, okay, elfie? No to zarąbiście. Shiredan. Shiredan. Sir Cheddar. Dobra, ogólnie rzuciłbym tym i tym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam parę, więc na razie nie będę tej pary ruszał. Wow, okej. Okay. To dziwne dosyć jest. Ale gościu, jak rzuci jakimiś dobrymi kośćmi, to jestem w... O nie, o nie, o nie, to czego? A wygrałem, okej. Okay. Wiedziałem. Bam, wygrałem z Shiredanem, poszukałem kolejnego przeciwnika. Bam! A jak, kiedy to się skończy? Wtedy, kiedy ci ograbię ze wszystkich pieniędzy. Dobra, mam ogólnie tę misję, chleb powszedni. Toruwiel poprosiła mnie o to, żebym kupił dla elfów 5 bochenków chleba. Dała mi 20 orenów. Muszę znaleźć piekarza lub innego kupca. Okej, okay, spoko. To pewnie w tej wiosce, jeśli dobrze kojarzę, to gdzieś tutaj chyba powinna być, ale nie, tutaj nie zobaczę, bo jestem w środku. Zadania mi daj. Tożsamość w ogóle. Doszedłem do wniosku, że nie wierzę w przeznaczenie i sam odpowiadam za swoje sukcesy, tak powiedziałem w poprzednim odcinku pani Jeziora, no i chyba tak to będzie teraz wyglądać. Dobra, to spadam stąd. Miłego dnia wszystkim. Przyniosę chleb i myślę, że nie będzie spleśniały. Dobra, co tutaj jest oprócz wilków? Jest to coś ciekawego, czy tak dosyć średnio? Las. Okej. Okay. Lecimy. A przestań mnie, draniu, ciachać, bo jak ja cię ciachę, to zobaczymy. Dawaj. Tutaj te koledzy tutaj leżą? Na amen? Tak, ale jaja. Jak amen w pacierzu, ale jajce. Dobra, jedziemy. Boom! Płoń, wilku, płoń! Jak już tutaj jestem... Oh yeah! Ale to ładnie mi wyszło. Zarąbiaszcza. Mam jakiś kosz tam. Koszu, co tam w sobie skrywasz? O, może coś ciekawego. O, proszę bardzo, i faktycznie coś tutaj jest. Spirytus na krwi wyverny, wow, holy Jesus, no to może kiedyś tutaj wrócę, nie zapomnę tego miejsca, bo nie mam miejsca w ekwipunku, więc tak to jest. Co jak ogólnie mi zabraknie miejsca na składniki, w torbie na składniki, co wtedy? W sumie to chyba nic, zabraknie mi tyle. W ogóle z tego co widzę jest przejście na pola, ale jaja. Powiem szczerze, pola to jest dosyć interesujące miejsce. Jakieś oknisko? Ale jaja. Chyba tam widzę jakieś ciało. Pytanie, czy ktoś tutaj będzie tego ciała pilnował? Czy mogę sobie tutaj gwizdnąć coś? Okej. Okay. Flaszka, oczywiście każdy ma przy sobie flaszkę i ginie. Ja nie mogę pozwolić, żebym sam został zaatakowany i zgładzony, ponieważ też mam parę flaszek w kieszeni. A flaszki są najważniejsze. To jest przejście do tego. Chyba nie chcę nalecieć na pola, chociaż tak bym z ciekawości sobie wszedł tutaj. Zobaczyłbym, co tu się kryje. Jak to mniej więcej wygląda. Najpierw chciałbym dotrzeć... Ale to jest pięknie. Wow. No tak, najbardziej niesamowite miejsce w czwartym rozdziale. Albo nawet może w całej grze. Droga na brzeg. Po prostu trawa i nic więcej. Niby nudy, ale jednak jest coś takiego wolnego w tym miejscu. Wolność, proszę pana, wolność! To jest dopiero to. Jak to mniej więcej wygląda?
Przejście do wioski. O, mogę sobie też przejść. Dobra, wyjdźmy sobie na zewnątrz, zobaczmy sobie, co tutaj się kryje. Ale ja czuję się troszeczkę, jakbym grał w Stalkera. Południca! O mój Boże, co to za plugastwo? Krzew Malin, region Drzewo Wisielców. Oj, kojarzę Drzewo Wisielców, ale z Wiedźmina Trójeczki. Dobra, zobaczmy, czy mogę pokonać Południcę, Zakonnicę. Chodź, maleńka, chodź! Pokażę ci coś, chodź! Jesteś łupiorem, dlatego cię zgładzę. Ale jesteś paskudna. A płoń ty! Brzydka brzydulo. Ojej, ja proszę bardzo. A jaki, co ona takie uniki robi? Ej, nie za szybka jesteś? Ihy! Ale jaja. Boom! I masz jeszcze ciosa. Czemu nie mogę jej załatwić? Dawaj. Ona mnie zaraz załatwi. Potrzebuję chyba sobie nałożyć na upiory ten... Na ornitoreptyle mi się już nie przyda. Ej, zostaw mnie, zostaw mnie. Ej! Ła, chyba mnie oślepiła czy coś? Co się dzieje? Oślepiony jestem! Zostaw mnie, babo! No proszę bardzo, nawet po śmierci upierdliwa jest, gin. Aba, gleba. Holy Jesus. Zostałem oślepiony, aż po prostu myślałem, że po mnie. Świetlisty pył, a dawaj, se wezmę. To jeszcze gdzieś jedna była. A wyskakiwać! Albo nie ma jej? Znikła. A jej, zdawaj, polujemy Geralt, polujemy. Gdzie ona jest? Chodź, maleńka, chodź. Chlas! Ogień jest moim... Nie wiem, o ile trafię, to będzie fajnie. Czemu nie mogę trafić? Serio? Silny atak? Nie. Przestań robić uniki, babo! Co to jest, Matrix? Nie mogę jej trafić, nie, serio? Och, nareszcie! Dawaj! Czasami nie wiem, czy... Walk... Nie, to japy, tylko gin. Proszę bardzo, z olejem na upiory... Ła, jakie Włochy dziwne, zbagowane. Z olejem na upiory jest o wiele łatwiej. Łąki. Okej. Okay. Zostaw mnie! Żartowałem. Boom! Ja ci mnie oślepię! Ty jędza... A moje oczy! Widziałem jej z... Ła, dobra, przestań rzecie. Widziałem jej suszone... Nieważne. To mnie oślepiło. Dawaj, Geralt, dawaj, Geralt. Trafże ją, proszę cię, dlaczego, Geralt, mi to robisz? Dlaczego nie możesz jej trafić? Oj! Gleba. No i co? No i jajco. To tutaj mieszka w ogóle jakieś ognisko, spoko. A jest tu coś jeszcze? Mogę wejść na górę? O, mogę wejść na górę, ale jaja, nie zawsze się da, ale proszę bardzo, tym razem się da, ale nie wiem, dokąd mnie to zaprowadziło. Chyba donikąd. Uwaga! Oj, mnie oślepiła! Został mnie! Kobieta mnie bije, ale już trochę martwa, w sumie to ogólnie w ogóle martwa, więc... Dawaj, przeskocz ją, o, i zaatakuj ją w plery. O, tak! Zawsze tak to działa, żeby ją zaatakować przeciwnika w plery i... Dawaj! A tak, proszę bardzo. Dawaj, haha! Dawaj, rozwal ją, Geralt. Oh yeah! Gleba, mówiłem, na ziemię. Ręce do góry. No, albo już nie. Umieraj, cześć. Ja będę jakoś tędy zejść? Okej, okay, tu widzę jakieś ciało następne. Pewnie gościu z flaszką, uwaga! Oczywiście, że gościu z flaszką. Starsza krew, a mogę tak czytać po prostu z jego ekwipunku? Nie chcę za bardzo nic wyrzucać. Mam tu flachę jakąś? A nie wejdzie mi żadna. Ojejku, marnotrawstwo trochę, no ale cóż, nie mogę pozbierać, to nie mogę pozbierać. Wyznawca Dagona? Co to jest? Co to jest? Jakieś jaszczury? Ła! Kurde! Południca! Jak mi żeś mi wystraszyła, stara babo! Chryste panie, suszona na wióra jednak! Proszę bardzo, agresywna! Ojejku, bardzo źle, dostałem dosyć mocno strzała. Mogę nie przeżyć tego. Co to jest? Czemu ma czapkę? Co to są za przeciwnicy? Nie pamiętam ich. Teżu. O kurde. Panie Teżu, zostaw mnie pan. Dobra, idę stąd, bo umieram. Dobra, przyjdziemy tutaj kiedy indziej. No to ciał. Chociaż wiesz co, stary? A ja ci zostaję szczelę, uwaga. Dawaj, napierdzielaj go. Boom. Lejesz go. O tak. Boom. Chlasztaj go. O kurde. Oła, oła. Dobra, spokojnie. Ja pierdzielę. Wyznawcy Dagona. Wyznawcy Dagona. Tarararara. Czy ja biję ryboludzia? W sumie to nie chciałem za bardzo. A tu chyba umrę. Dobra. Dobra, wrócę tutaj, jak będę miał opróżniony ekwipunek i ogólnie wszystko będzie git, okej? Okay? No to zarąbiście. Słuchaj, stary, może ci kiedyś pomogę. Dobra, wracamy z powrotem tam, gdzie mieliśmy iść, czyli do wioski. Trzeba się troszeczkę odciążyć, trzeba sobie trochę pogarać wszystko i dopiero wtedy tutaj wrócę. Wcale nie jestem zestresowany. Droga do wioski. A nie, ja chcę iść tamtą drogą, którą mogłem. Tą drogą przez las. Droga przez las, zarąbiście. Tylko kurde, wszędzie to są krzaki, przez które nie można przejść. Oczywiście gościu pewnie z alkoholem, co? Oczywiście standardowo, a ja nie mam miejsca na to. A mam! Haha! Przynajmniej raz się szczęście do mnie uśmiechnęło. To jest w ogóle jakaś krypta, ale do niej na razie nie będę szedł. Muszę tu pogarnąć wszystko. Jakiś fleder. Fleder w dzień? Jak to jest w ogóle możliwe?
Znaczy ja wiem, że tu jest cień drzew, ale bez przesady. Mi się wydawało, że wampiryno w dzień to nie za bardzo, nie? No chyba, że te bardziej potężniejsze, ale czy Fleder jest tym potężniejszym? Może? No i jesteśmy. Wioska wieśniacka, ale w sensie kulturalna. O, Jaskier, ale jaja. Geralt! Witaj, Jaskier. Jak się tu dostałeś? Teleportem. Ja też. Triss mnie teleportowała. To było niesamowite przeżycie. Musiała mieć gorszy dzień, skoro się zgodziła. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo mi przerwałeś. Powiedzmy, że ocaliła mnie przed pocałunkiem śmierci. Brzmi nieźle. Może wykorzystam w jakiejś balladzie. To bardzo urokliwe miejsce. Trochę tu zostaniemy. Zresztą Triss powiedziała, że musimy przeczekać, aż sprawy w zimie ucichną, a księżniczka przestanie marzyć o natychmiastowym pozbawieniu cię życia. Coś w tym jest. Opowiedz mi o tym urokliwym miejscu. Tylko prozą. Okolica jest przepiękna. Ma taki magiczny nastrój. Wieśniacy dziwnie weseli, a wieśniaczki... Jaskier, do rzeczy. Julian i Alina są ludźmi. Mieszkańcami wioski Odmęty. Natomiast Vodianoi to rasa rozumnych, podwodnych potworów, które tworzą cywilizowane społeczeństwo i czasami wychodzą na ląd. A zapomniałbym o najważniejszym. Alina opiekuje się Alwinem. Tym Alwinem? No tak, chyba że ma brata bliźniaka. Jaskier. Tak, a właśnie, Triss prosiła, żebyś rzucił na niego okiem. Podobno ktoś jeszcze go szuka. Czy jakoś tak. Jasne. Powiedziała coś więcej? Chyba nie. Idę do karczmy. Spodziewam się spotkać tam jakieś urocze dziewczę. Mój człowiek, Jaskier. Pendragon. Co? Proszę bardzo, czuję się, jakbym wrócił do pierwszego rozdziału. Muszę znaleźć Alwina. Nie interesuje mnie Alwin. Czas zobaczyć, co tu się dzieje. Dzień dobry, wiosko. Jak tam? Znowu, kurde, jacyś tacy... Nie te-te-teregas? Ci wieśniacy? Mordują się nawzajem? Pewnie tak. Gość weselny? Jakiś wesele jakie jest tutaj? Ale jaja. Ja wiem, że tu u syna Kowala można coś eleganckiego sobie ogarnąć. Dzień dobry panu. Ojej, klient! Co w tym dziwnego? Co w tym dziwnego? W Odmętach bardzo rzadko ktoś kupuje broń. I chyba nie jestem dobrym sprzedawcą. Nie, to co mój tatko. Tatko? Mój ojciec. Prowadzi warsztat naprzeciwko. Ostatnio stwierdził, że nie nadaje się na Kowala, więc kazał mi sprzedawać broń. Nie wiem, jaki to ma sens, skoro nikt jej nie kupuje. Ale nie chcę dyskutować z tatkiem. Może po prostu chciał ci dać jakieś zajęcie. Być może. Tatko strasznie się złości, kiedy łażę za nim i wypytuję go o wszystko. Powiedział, że chętnie postawiłby mój stragan na drugim końcu wioski. Ale woli mnie mieć na oku, więc mam siedzieć cicho i sprzedawać, gdy ktoś chce kupić. No to ja chcę kupić, nie? O tak, mam tutaj fajny mieczek, proszę bardzo. Gwalhir, broń. Plus 50% obrażeń. Mój miecz, bo to jest chyba stalowy, nie? Tak bym strzelał. Tak, piszę miecz stalowy. A tutaj mam plus 40 obrażeń. Proszę bardzo, to jeszcze jest szansa na efekt krytyczne rozbrojenie. Ból, precyzyjne trafienie, plus 40. A tutaj jest krwawienie. Okej, no niby ten, ale mi się daje o wiele lepsze niż ten, co aktualnie mam. Runiczny sztylet z Mahakamo to nie. Jakiś kamienny młot, jakieś tam inne pierdały. Dobra, co mogę mu sprzedać? Aha, to czego nie chcę. No, zarąbiście. Ten miecz kosztuje 3000 sztuk orenów. Ja ogólnie mam, nawet nie mam, więc fajnie by było znaleźć kogoś, jakiegoś kupca, który będzie chciał coś faktycznie ode mnie kupić. Drzwi do domu Kowala. Albo że nie. Drzwi do domu Sołtysa. Jest to jakaś karczma? Może tutaj dalej ktoś będzie? Dzień dobry. Wielbiciel krowy. Okej, co to są? Indie? Chyba tak. Celina. O, Celina, moja dziewczyna. O, to chyba wygląda jak dom... Boże, karczma, ale nie, to jest po prostu chata. Czym chata? No bogata, nie? Kurczak. Biorę do kieszeni, a co się będę bawił. Bajki i klechdy, ale nie mam miejsca. Bawiła, że stąd. Liczyłem, że to będzie gdzieś jakaś karczma czy coś, ale się myliłem. Czemu w ogóle myślałem, że w jakiejś biednej wiosce jest karczma? To jest bardzo dobre pytanie. Ale drzwi do domu Sołtysa, proszę bardzo. A co tam masz w Sołtysie? Może jakiś pohandlujemy. Tobias Hoffman. O, proszę bardzo, jakiś poważny człowiek. Kredens. O, właśnie, a co tam masz w skrzynce? Nie za dużo mogę wziąć, ale co mogę, to bierę. Dobra, to by było na tyle. Okej. Okay. Tobias, siema. O! Witajcie, Monsterdzieju. Witajcie.
Witam. Jak miano wasze, Mosterdzieju, jeśli wolno spytać? Wolno. Geralt z Rivi, Wiedźmin. Ho, ho, Wiedźmin! Ho, ho! To się nam przytrafiło. Dwóch Wiedźminów. Ho, ho! Jesteś ja, Mikołajem? Ja z Hoffman sołtysem jestem. Ho, ho. No to powiedzcie, Mosterdzieju, co was sprowadza? W sumie to chciałem pohandlować, ale macie jakąś robotę dla Wiedźmina? Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Ponoć wygląda jak ryba na dwóch nogach. Mówią też, że w krypcie na polach mieszka jakaś bestia. Ponoć potwór ogromne zębiska ma i wygląda jak martwa teściowa. Strasznie o nim opowiadają. Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi dowody, a sypnę groszem. Pomówmy o czym innym. A co chcesz wiedzieć? Powiedziałeś ryba na dwóch nogach? Ja widziałem tego całego gościa na polach, który mi mocno sprał... mnie sprał z tymi swoimi ludźmi Dagona, więc może to jest on. Mieszkają tu jacyś nieludzie? Mieszkają tu jacyś nieludzie? Ano, mieszkają na brzegu, elfy. Tylko nijak się z nimi dogadać nie idzie. Chciałem żarcia trochę im odstąpić. No, fakt, że nie najświeższe było, ale jadalne. To mało mnie spojrzeniami nie zamrozili. Tacy jacyś są dziwaczni, Mosterdzieju. No, ale co mnie to? Ja tu mam co robić u siebie na wiosce. Słyszałem, że wesele będzie. Gdzie słyszałem, ale... no? Słyszałem, że wesele będzie. A no, dobrześ słyszał. Wielkie weselisko córy mojej ukochanej Aliny. Za chrobrego pana ją wydaje. Pracowitego, uczciwego. Wiecie, Mosterdzieju, jakie to szczęście znaleźć dobrego chłopa dla córki własnej? Nie? Także myślał. Tylko wam wojaczka w głowie. Nie tylko. Ale może macie jakieś zlecenie dla Wiedźmina? O tym to kiedy indziej gadać będzie. Dobra, mam przynajmniej informacje o tych potworach dwóch. Jeden w krypcie, drugi ten to jest chyba ten na polach. Czyli to jest tak jakby ten, łowczy, nie? Za głowy tych potworów dostanę kasę. No dobra, spoko. Tutaj w skrzynce sprawdzałem. O, co to jest? Białe róże, tak. Białe róże były takie, ale już tutaj nie rosną. Dobra, pogadałbym z Kowalem. Może on będzie mógł coś kupić ciekawszego ode mnie. Powitać! Ta. Witaj. W czym mogę dobremu panu pomóc? Kim jesteś? Mistrz Złota Rączka do usług. Naprawy wszelakie, wyrób przedmiotów dziwnych i nietypowych, kowalstwo normalne, artystyczne, stolarka. No, jestem w szoku. Jesteś bardzo wszechstronny. Ano, trzeba se jakoś dawać radę. Zajmuję się też innymi rzeczami. Wiecie, panie, mam dość kosztowne hobby. Hobby? Dokładnie. Mamy z kuzynem z Wysimy i szwagrem z Nowigradu plan stworzenia urządzenia latającego. Kilka już zbudowaliśmy, ale nie działały i trzeba było pokryć koszty leczenia pilota. Rozumiem. Tak? Dobrze, że przeżył. Aha, ty możesz wytwarzać coś, tak? No ale nie mam dla ciebie nic ciekawego, więc nie zawracaj mi głowy. O! Chata guślarki, karczma! O, zarąbiście! Rzeka, miejsce kąpieli, najady. Super sprawa. Ja bym sobie tam poszedł do tej karczmy i wszystko sobie poogarniał. O, nareszcie, jakieś porządne miejsce. Może tam jakiś handlarz będzie, co będzie chciał kupić ten? Pierścienie? Przydałoby się te 3000 koron ogarnąć. W sensie orenów. Wzgórze. Wzgórza mają... oczy. Ale chyba te nie mają. Powiem szczerze, jest naprawdę ładnie. Ta gra ma tyle lat, a jednak to wszystko jakoś tak swojsko wygląda. Niesamowite, naprawdę. Dobra, drzwi karczmy. Dzień dobry. Wbijamy do środka. Chcę się ogólnie mniej więcej odciążyć, może coś sprzedać i będzie elegancko. Karczmasz, karczmarka. Jaskier, Julian. A, Julian ten. O, Zelest Mecht. Proszę bardzo, mamy kolegę, któremu obiję Gembola. Karczmarko, ty nie chcesz czegoś ode mnie kupić? Stój! Witaj, wędrowcze, w mojej gospodzie. Witaj. Jeśliś zmęczony, odpocznij.
Jeśli masz ochotę dobrze zjeść lub zaspokoić pragnienie, zawołaj moją córkę. Nie omieszkam. Czuj się jak u siebie w domu. Dobrze. W czym jeszcze mogę ci pomóc? Chciałbym odpocząć. Mam kilka pytań. No dobra, dawaj. Mam kilka pytań. Pytaj, wędrowcze. Mogłabyś opowiedzieć o tej osadzie? Nazywa się Odmęty. Żyjemy na uboczu spraw wielkiego świata. W naszym imieniu mówi Tobias Hoffman. Wiedz również, że wywodzimy się od ludzi, którzy kiedyś zamieszkiwali zatopione miasto. No czemu jest zatopione? No, opowiedz mi o Tobiasie Hoffmanie. Opowiedz mi o Tobiasie Hoffmanie. Mieszka we wsi, ale teraz jest zajęty przygotowaniami do ślubu, więc pewnie nie będzie miał czasu dla ciebie. Mimo to spróbuję z nim porozmawiać. Gdyby był zajęty, porozmawiaj z jego przyszłym zięciem, Julianem. Dziękuję za wskazówki. Już gadałem z Tobiasem, więc... dobra, na razie dziękuję. Dziękuję. Bywaj. Zobacz, a z karczmarzem na przykład? O, właśnie, do niego mógłbym te rzeczy pochować. Witam, dobrodzieja, witam. Sporą karczmę tu macie. A co to? Myślicie, że jak na prowincji, to już mała karczma musi być? Nie chciałem was urazić, karczmarzu. Czym mogę służyć? Coś ty taki wrażliwy. Gdzie znajdę sołtysa? To ja wiem. Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Wesele ma być. Od co? Nasza Alina, sołtysowa córka, za miastowego wychodzi. Julian go zwą. W mojej karczmie się zatrzymał i nie dziwota. To najlepsza karczma w okolicy. Pewnie jedyna. Mam sprawę. Mam sprawę. Słucham. O, zarąbiście. Wyglądasz na zmartwionego. Mógłbym ci jakoś pomóc. Na pewno znasz jakąś ciekawą historię. Dobra, najpierw to ja bym sobie chciał tutaj odłożyć rzeczy. Dobra, jest okej. Okay. Wydaje mi się, że jestem odciążony. No cóż, mi się wydaje, że w następnym odcinku porozglądamy się dokładniej po tym miejscu, zwanym też wioską, Odmęty i tak dalej. Także do następnego, no i siema.